Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na długo oczekiwaną recenzję tabletu od firmy Overmax. Jest to model 7021 3G z serii Qualcore. Tablet, który na pierwszy rzut oka wydaje się fajny, ponieważ niedrogi, ma bardzo dobre specyfikacje, ale moi drodzy, jak jest w praktyce? Czy jest tak pięknie, jak jest na papierze? No niestety nie. Tablet posiada kilka mankamentów dość poważnych według mnie, natomiast oczywiście ma też zalety. O zaletach i wadach dowiecie się z tego filmu, a ceny sprzętów Overmaxa sprawdzicie w opisie filmu, między innymi tego tabletu, tak więc nie szukajcie po internecie, nie traćcie czasu, zobaczcie w opisie filmu. A tymczasem zaczynamy. Przed nami tablet firmy Overmax, model 7-calowy, model o znaczeniu Qualcore 7021 3G, czyli jak nazwa nam już zdradza, jest to tablet wyposażony w modem 3G. Dzięki temu możemy mieć dostęp do sieci 3G zawsze i wszędzie. Między innymi, co jest dużym plusem tego tabletu, posiada on miejsce na dwie karty SIM. Trzeba też przyznać, że jest to urządzenie niedrogie, natomiast nie pozbawione wad. O wadach i o zaletach usłyszycie dzisiaj w tej recenzji z podstawowych informacji. Mamy tutaj system Android w wersji 4.4, czyli KitKat. Procesor w tym modelu posiada dwa rdzenie, taktowanie 1,2 GHz. Ekran, moi drodzy, ma przekątną 7 cali. Jest to ekran według producenta IPS, natomiast pozostawia wiele do życzenia, ale o tym więcej w recenzji. Rozdzielczość tego ekranu to 1024x600 pikseli. Pamięć operacyjna tego tabletu to 1 GB, a wbudowanej mamy 8 GB. Możemy oczywiście rozszerzyć pamięć o kartę microSD o pojemności do 32 GB, czyli taki standard. Mamy oczywiście Bluetooth i Wi-Fi, ponieważ niektóre tańsze tablety są pozbawione nawet opcji Bluetooth. Mam taki tablet, który dostałem kiedyś jako gratis Orange'u. Tak więc szkoda gadać, tutaj mamy chociażby ten Bluetooth, więc jest to bardzo fajne, ponieważ połączymy się z głośnikami, ze słuchawkami, z różnymi innymi fajnymi gadżetami. A pojemność baterii to 2500 mAh, czyli jak na taki niewielki tablet, no to wystarczająca moim zdaniem. Testy baterii też będą w tej recenzji. I z takich ciekawych informacji jeszcze chociażby to, że mamy dwie kamerki, przednią i z tyłu. Moi drodzy, przednia to jest 0,3 megapiksela. Szkoda w ogóle cokolwiek o niej wspominać. Moim zdaniem tej kamerki mogłoby nawet nie być, ponieważ zdjęcia wychodzą mega fatalne. Natomiast tylna 2 megapiksele, ale i tak jakość zdjęć i filmów jest tragiczna. Tak więc pod tym względem ten tablet w ogóle się nie sprawdza. Chociaż osobiście tabletem żadnych zdjęć, filmów nie wykonuję, jak już to telefonem, smartfonem, dlatego w tablecie takiej funkcji mogłoby dla mnie nie być. Tutaj te funkcje są bardzo słabe, ale to mówię tak, gdyby Was interesowała taka funkcja właśnie w tablecie. Trzeba wiedzieć, że wychodzi to tutaj fatalnie. Natomiast przyjrzyjmy się troszeczkę samemu tabletowi, a ekran spojrzymy za chwilkę. Na początek przyciski. Jak widzicie, mam tutaj reset, taką małą dziureczkę. Potem jest włącznik i głośniej ciszej. Są zresztą oznaczone, no i te przyciski działają dość fajnie, ponieważ wystarczy lekko kliknąć i wszystko nam fajnie działa, zobaczcie. Nie ma problemu z wyczuciem i ze sterowaniem tymi przyciskami. Tutaj mamy głośniczek, mam tylko jeden, więc dźwięk jest taki sobie. Ramka jest dość fajna, tablet jest dość fajnie spasowany, no i oczywiście malutki 7-calówka, więc taki poręczny bardzo. Ramkę ma taką średniej wielkości, natomiast jest, jak widzicie, dość płaski. Tutaj mamy wejście słuchawkowe oraz też wejście micro USB, co jest jedyną opcją ładowania tego tabletu. Nie mamy żadnego wejścia na ładowarkę sieciową, możemy to zrobić poprzez micro USB jedynie, czyli micro USB do komputera albo micro USB do przejściówki i do prądu. W zestawie producent daje nam już i kabel USB, i taką przejściówkę, więc możemy sobie naładować ten tablet bez problemu, szybciej z sieci także. I teraz ciekawa rzecz, otwieramy sobie tutaj tył, moi drodzy, i zobaczcie, tu mamy miejsce dual SIM, czyli dwie karty SIM możemy tutaj włożyć, jest pokazane, jak to wchodzi, pierwsza głębiej i druga tutaj od zewnątrz. I mamy też miejsce na kartę microSD, jak widzicie, taka karta tutaj już jest. Więc moi drodzy, tak niedrogi tablet z dual SIM, z siecią 3G, to jest naprawdę duża zaleta. Jeśli chodzi o tył, o tylnią obudowę, to jest całkiem fajna, ponieważ jest lekko chrupowata i przede wszystkim nie jest to błyszczący plastik, więc jako tako się to sprawdza. Jeśli chodzi o wygląd tabletu, no to jest on taki, dość bym powiedział, prosty, a jednocześnie stylowy. Teraz kolejny aspekt bardzo ważny dla mnie, czyli wyświetlacz ekran.
zmniejszą oświetlenie, żebyście to lepiej widzieli. Będzie to naprawdę lepiej widoczne. Rozjaśnimy go sobie jeszcze. Dobra, mamy maksymalną jasność. No i co do jasności, nie miałbym większych zarzutów, ponieważ jest wszystko dość czytelne. No jak widzicie, w menu mamy takie czarne pasy po bokach, natomiast w grach to raczej znika, jak przeglądamy strony. Natomiast co jest niefajne, jest to IPS, więc kąty widzenia powinny być bardzo, bardzo dobre. Natomiast spójrzcie. I robi nam się totalna sieczka. Troszeczkę lepiej jest, jak trzymamy go w ten sposób, ponieważ wtedy możemy go pochylić. Jeszcze widzimy wszystko, naprawdę możemy w ten sposób korzystać z tabletu dobrze. Natomiast w ten sposób, czyli taki chwyt gracza powiedzmy, ponieważ w bardzo wiele gier gramy właśnie w ten sposób i wystarczy troszeczkę ten tablet przechylić, już gra po prostu wygląda źle. Gra się po prostu źle. Dlatego trzeba go trzymać albo tak prawie w pionie, używać po prostu tak, co jest jeszcze w miarę fajne. Natomiast w ten sposób się to zupełnie nie sprawdza, zobaczcie. Tak więc kąty widzenia w pionie całkiem ok, kąty widzenia w poziomie tragiczne, kolory się odwracają. I ogólnie jak na IPS-a to ta jasność też nie jest jakaś powalająca i kolory mogły być też bardziej żywe. Teraz zobaczycie zresztą przykład. Zobaczcie przykładowo jak te kolory wyglądają. Tak więc widziałem tablety, gdzie wyglądało to w bardziej żywy sposób. Natomiast co do działania samego tabletu, to powiedziałbym, że jest bardzo dobrze, ponieważ tablet ten działa bardzo płynnie i wszelkie aplikacje, po prostu działanie systemu jest na dobrym poziomie, przynajmniej dobrym, zadowalającym. Po prostu nie było z tym tabletem żadnego problemu, jeśli chodzi o korzystanie z tego systemu operacyjnego. Więc wszystkie programy, wszystkie przeglądarki, funkcje włączają się bardzo dobrze. Moi drodzy, kolejna istotna rzecz, rzućmy sobie okiem na wydajność baterii. Zobaczymy to w ten sposób lepiej. Mamy 100% naładowania baterii, 2500 mAh, i jak widzimy, jeśli chodzi o bieżący czas aktywności tego tabletu, to około 5 godzin, niecałe 5 godzin, 4 godziny 47 minut, czas czuwania 275 godzin, muzyki możemy słuchać ponad 6 godzin, odtwarzanie filmów prawie 2 godziny, czyli jakiś dość długi film byśmy sobie obejrzeli na jednym ładowaniu tabletu. Z Wi-Fi możemy korzystać też przez około 2 godziny i z rozmów w sieci 4G ponad 2 godziny, prawie 2,5. Więc bateria w tym tablecie myślę, że sprawuje się całkiem dobrze, jest dość wydajna i na taką moc tabletu wystarczająca. Tak więc pod względem zasilania nie mam tutaj zastrzeżeń. Teraz test AnTuTu. Na początek test ekranowy. Spróbujemy to zrobić tak, żeby jak najwięcej dotknięć się wykryło. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, pięć, szóstego już nie wykrywa. Tak więc ekran odnotowuje do 5 dotknięć jednocześnie, jak widzicie. To jest bardzo ciekawy, to jest bardzo fajny. Na smartfonie Vertis, który testowałem, można było dotknąć 2 albo 3 miejsc, jak pamiętam. Tu mamy 5, więc już jest zdecydowanie lepiej, zobaczcie. Więc ten test zaliczony jak najbardziej. Test kolorów. No cóż, ta czerwień nie jest zbyt dobra. Zielony dość jasny, no i czerń nie jest zbyt głęboka. A to jest oczywiście wina wyświetlacza. I mamy skalę szarości. Też jest tak sobie. Ta czerń jest bardzo jasna, tutaj jeszcze zależy jak sobie obrócimy. Tak więc kolejny fatalny wynik. Kolory. No cóż, niektóre kolory są lepsze, niektóre gorsze. Ogólnie są przejaskrawione według mnie. A zrobimy sobie jeszcze duży test AnTuTu. I na końcu zobaczymy wyniki. Tak więc wracam do Was za chwilkę. Dobrze, oto wyniki Qualcore. Tutaj mamy inne tablety, HTC One, chociażby telefon, Google Nexus i Xiaomi oraz LG, z takich bardziej znanych. No i wyniki plasują go tak w stawce typowo budżetowej. I tutaj mamy konkretne, poszczególne wyniki testów. I według danych tego programu ogólna wydajność jest słaba. Według mnie jest taka przecięta, średnia. Wydajność w grach bardzo słaba. Ja bym powiedział też, że jest lepiej. Wydajność baterii przeciętna, tu się w pełni zgodzę. Bateria nie jest rewelacyjna, natomiast w zupełności wystarcza. Mamy też w AnTuTu informacje o urządzeniu, m.in. Android, model procesora, model grafiki, rozdzielczość ekranu 1024x600, kamera tylnia, pamięć 1 GB,
32-bitowy procesor, jak mówiłem na początku, 1200 MHz, tu jest do 1300 nawet pokazany model grafiki. Kamerę przednią pokazuje jako 1-megapikselową, natomiast producent podaje 0,3 piksela, więc tragedia tam z tą kamerą jest przednią. Temperatury 23 stopnie Celsjusza, więc tablet specjalnie się nie grzeje podczas normalnej pracy. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda tutaj ta wirtualna klawiatura, jak to działa w praktyce. Obracanie ekranu, takie jak widzicie, troszeczkę z opóźnieniem. Klawiaturka, jak damy tak, jest całkiem duża. Reaguje dość dobrze. Natomiast jeśli miałbym więcej pisać na tym tablecie, wolałbym podłączyć klawiaturkę zewnętrzną. Natomiast zerknijcie sobie, jak fatalnie działa kamera. Widzicie w mojej kamerze teraz, jak ten kadr wygląda mniej więcej. Teraz bierzemy kamerę tego Overmaxa. Moi drodzy, to nie jest w żaden sposób przybliżone, po prostu taki dziwny obraz jest w tej kamerze. Natomiast teraz możemy się przełączyć na przednią. Nagrywamy przednią kamerą i za chwilkę sobie zobaczymy, co z tego nam wyszło. I oto nagranie przednią kamerą. Moi drodzy, również fatalne, po prostu ciężko tutaj cokolwiek się dopatrzyć. Straszne ziarno, straszna pikseloza, wszystko po prostu jest mega słabe. Tak więc ja bym z tych kamer, z tych aparatów w ogóle w tym tablecie nie korzystał, bo nie widzę żadnego sensu. Większością smartfonów zrobicie lepsze zdjęcia i filmy. Przykładowe zdjęcia, moi drodzy. No i filmiki też dość słabe. Teraz, moi drodzy, gra testowa Corridor Z. Całkiem fajna gierka o zombiakach, gdzie musimy po prostu wykazać się szybkością. Sobie ułatwiać życie, a zombiakom utrudniać oczywiście, przewracając różne przedmioty, skręcając w odpowiednim momencie. Potem mamy także dostęp do broni chociażby i możemy sobie to urozmaicać. Powiem Wam tak, kąty widzenia fatalne. Nawet z tej perspektywy na kamerze wygląda to troszeczkę lepiej, natomiast ja widzę mniej niż Wy. Więc kąty widzenia są fatalne naprawdę, a sama płynność gry jest dość dobra, ponieważ jest to gra 3D dość wymagająca, więc pod tym względem jest ok. O, dziewczyna nie zaskoczyła. Przy okazji zobaczcie, jak wygląda filmik na tym tablecie. Tak tragicznie nie da się oglądać. A natomiast w pionie, jak to w pionie ekran jest mniejszy, lepiej to wszystko wygląda, ale co z tego, jak jest to małe. Tak więc generalnie kiepsko. Więc podsumowując, Corridor Z gra działa płynnie, natomiast kąty widzenia nie pozwalają w sposób satysfakcjonujący grać niestety. No i czas na kolejną gierkę o zombie, Dead Target. Bardzo fajna gra na Androida i na Windows Phone. Przewiniemy sobie samouczek. Dobra, i lecimy. Widzicie, jak trzymam tak. To jest ok. Natomiast jak przechylę tak, to się robi tragedia, no niestety. Tak więc musimy trzymać w ten sposób, żeby się fajnie grało. No zobaczcie różnicę, po raz kolejny widzicie. Natomiast reakcja ekranu całkiem przyzwoita. A płynność gry również bardzo dobra. Mimo że ta gra ma naprawdę fajną grafikę. Lecimy z kolejną grą Catapult King. Również bardzo fajna gierka. Gra, która na słabszych tabletach potrafi mocno przycinać. Jest to coś jak Angry Birds, ale bardziej w 3D, ponieważ mamy fajny taki trójwymiarowy widok. Oczywiście ratujemy księżniczkę. I zobaczcie, o co chodzi w tej gierce. Sobie taki pierwszy poziom przeszedłem treningowy. Potem mamy coraz fajniejsze, coraz lepsze
te kule nasze, że po prostu celujemy góra-dół, obliczamy mniej więcej sobie, jak to może polecieć i ładujemy fortyfikację wroga. No tu jak widzicie poszło troszeczkę po bandzie, tak powiem. Spróbujemy wieżę troszkę podnieść do góry. O. Dobra, coś tam się udało zrobić. A jeśli chodzi o zachowanie gry, no to jest tutaj dość płynna, bardzo fajnie to wszystko działa. Oczywiście w tym przypadku trochę lepiej się patrzy niż z kątu bocznego, tak więc akurat w Catapult King da się pograć fajnie. Mamy tutaj też jakieś ulepszacze, o, rakieta chociażby. Może być ciekawie. No to lecimy. Ale poszło. Zobaczcie, jak ruszamy ekranem, to troszeczkę się zmienia ten pogląd. Trzeba po prostu dobrze sobie ekran trzymać, żeby się fajnie grało, nawet w pionie. Dobra, z Catapult Kinga wystarczy. Dobra, więc Sonic Dash, zaczynamy. Powiem Wam, że ta gierka na słabszych maszynach też potrafi przycinać. Więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Na razie jest całkiem nieźle. Zobaczymy teraz, bo tutaj też jest taki moment, że przycina na tabletach. No, troszeczkę przycina tej animacji, ale generalnie sama gra chodzi płynnie. A jeszcze chwilkę pogramy, zobaczymy. Dobra, więc Sonic Dash zdał egzamin całkiem dobrze, fajnie się grało. No i ostatnia gra Vector, bardzo fajna gierka. Dobra, udało się. No, mała porażka była, więc lecimy jeszcze raz. Natomiast do stabilności gry, do pracy, to jest na razie bez przycięć, dość płynnie, całkiem fajnie. Mam wrażenia z gry naprawdę fajne. Bardzo ładnie to wszystko działa. Ok, obszerne testy za nami. Czas podsumować testy tego tabletu. Jak widzieliście, test był naprawdę rzetelny, dlatego możemy tutaj od razu zacząć od zalet, których nie ma aż tak wiele. Przede wszystkim dość dobra cena tabletu i dość płynne działanie systemu ogólne. Przy okazji też, jeśli ktoś korzysta z aplikacji, to Overmax daje nam duży pakiet już zainstalowanych aplikacji typu nawigacje samochodowe i inne przydatne programy użytkowe.
Plusem oczywiście jest też modem 3G, miejsce na dwie karty SIM, czyli dual SIM, bardzo fajnie. Oczywiście standardowo mamy też możliwość rozszerzenia kartą pamięci wewnętrznej o 32 GB, tak więc można sobie z tego zrobić całkiem dużą pojemność. No i co do baterii, powiem Wam, że nie jest najlepsza, natomiast moim zdaniem jest do tego tabletu w miarę wystarczająca, więc możemy to podciągnąć też jako plus. Natomiast minusy, niestety jednym wielkim minusem jest wyświetlacz, z którego praktycznie nie da się korzystać, pomimo że producent deklaruje, że jest to IPS z rozdzielczością HD. Może i jest, natomiast kąty widzenia, jak widzieliście, są fatalne, szczególnie jak trzymamy tablet w poziomie. W pionie da się jeszcze z niego korzystać, natomiast jak przewrócimy go już do poziomu, gramy w gry chociażby, to jest tragicznie. Wystarczy go troszeczkę przechylić, nie tak jak trzeba, i widzimy już niewiele. Jak na IPS-a, raz, że nie ma tych kątów widzenia kompletnie, dwa, że kolory są mało żywe i mogłoby to wszystko wyglądać dużo, dużo lepiej. Powiem Wam, że gdyby w tej cenie ten tablet miał lepszy wyświetlacz, taki, który normalnie możemy odwrócić i widzieć wszystko, to byłby to po prostu hit, ale niestety za ten wyświetlacz odejmuje mu kilka punktów od oceny. Natomiast jak widzieliście, wydajność w grach jest przyzwoita, w aplikacjach też dość dobrze to chodzi. To jeszcze mi się osobiście nie podobało, to ta wirtualna klawiatura, która jest dość toporna i dość takie opóźnione przewracanie się ekranu, jeśli odwracamy tablet. W niektórych urządzeniach następuje to dużo płynniej i dużo fajniej to w praktyce się sprawdza. Tak więc tablet dość kontrowersyjny, ponieważ niedrogi, ma dużo fajnych zalet, ale ma też ogromny minus w postaci bardzo słabego wyświetlacza. Ogólna jakość wykonania według mnie jest dobra i funkcjonalność też jest ok, ale wyświetlacz. Za to ocena idzie w dół i za chwilę zobaczycie jeszcze planszę z wszystkimi zaletami, wadami podsumowanymi i oceną końcową. Jeśli recenzja Wam się podobała, oczywiście łapka w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Ja jestem Wam wdzięczny, a ceny tych tabletów sprawdźcie sobie w opisie filmu. Zaglądajcie też na Facebooka i wchodźcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!